Supernowa, jedno z najbardziej energetycznych zjawisk we wszechświecie, destrukcyjna na skalę przekraczającą ludzkie wyobrażenia. Kiedy już się pojawi, świeci jaśniej niż cała galaktyka. Uogólniając, supernowe powstają w dwojaki sposób. Pierwszy to śmierć białego karła w ciasnym układzie podwójnym, który zasysając materię z pobliskiej gwiazdy, w pewnym momencie przekracza swoją krytyczną masę i przy udziale reakcji termojądrowych eksploduje. Drugi to zapadnięcie jądra bardzo masywnej olbrzymiej gwiazdy. W tym odcinku sprawdzimy, gdzie w naszym najbliższym otoczeniu możemy spodziewać się wybuchu supernowej. Odwiedzimy najciekawsze kandydatki. Zaczynajmy! Najjaśniejszą supernową obserwowaną z Ziemi zanotowano w roku 1006. Pojaśniała na tle konstelacji Wilka i z jasnością prawie minus 9 magnitudo widoczna była nawet za dnia. Gdy odnaleziono pozostałość po tej spektakularnej eksplozji, okazało się, że znajduje się ona aż 7000 lat świetlnych od Ziemi. 7000 lat świetlnych i minus 9 magnitudo. Wyobraźcie sobie, z jak intensywnym zjawiskiem mieliśmy tutaj do czynienia. Ostatnią supernową widoczną z Ziemi, która wybuchła w obrębie naszej galaktyki, była SN1604, nazywana nową Keplera, ponieważ obserwowana i dokładnie opisana była przez niemieckiego astronoma Johannesa Keplera. Ta miała już mniejszą jasność, minus 2,5 magnitudo, porównywalną z Jowiszem na naszym niebie, ale eksplozja miała miejsce 20000 lat świetlnych od Ziemi i pewnie część jej światła pochłonęła materia ramion spiralnych naszej galaktyki. Od tamtego czasu nie zaobserwowano w świetle widzialnym żadnej eksplozji w naszej galaktyce i pewnie niektórzy z Was myślą, że już najwyższa pora na kolejny taki spektakl. Rozejrzyjmy się więc po naszej kosmicznej okolicy i sprawdźmy, które gwiazdy mają szansę niebawem, w kosmicznym tego słowa znaczeniu, rozbłysnąć na naszym niebie i czy któreś z nich mogą nam zagrozić? Naszą podróż po kandydatkach na supernowę rozpoczynamy 8600 lat świetlnych od Ziemi. W ramieniu Strzelca Drogi Mlecznej znajduje się rozległy, bardzo intensywny obszar formowania nowych gwiazd, mgławica Carina. Z Ziemi widoczna jest na niebie południowym w konstelacji Kila. To jeden z największych i najjaśniejszych odkrytych obszarów H2. Można dostrzec w nim wiele młodych, masywnych niebieskich gwiazd, ale jedna zasługuje na szczególną uwagę. Eta Carina. Układ podwójny otoczony dwubiegunową mgławicą będącą pozostałością po niedawnej eksplozji w roku 1841. Oba sferyczne obłoki mgławicy są setki razy większe niż Układ Słoneczny i cały czas się rozszerzają. Bardzo intensywne, nieprzewidywalne zjawiska powodują nieoczekiwane zmiany jasności Eta Cariny. We wnętrzu mgławicy skrywają się dwie masywne gwiazdy. Niestabilny niebieski olbrzym o masie 150-krotnie większej niż masa Słońca oraz jego mniejszy towarzysz 30-krotnie masywniejszy od naszej gwiazdy dziennej. Nadolbrzym w każdej chwili może eksplodować jako hipernowa, zapadając się w czarną dziurę i wyzwalając niewyobrażalną ilość energii. Gwiazda znajduje się w ostatnim stadium swojej ewolucji, wybuchnąć może w każdej chwili w ciągu najbliższych kilkudziesięciu tysięcy lat. Skutki eksplozji odczuwalne byłyby w promieniu setek, a nawet tysięcy lat świetlnych. Mamy szczęście, że Eta Carina znajduje się ponad 8000 lat świetlnych od nas. Choć jeśli w jej bliższej okolicy istnieje jakaś rozumna cywilizacja, na pewno obserwują ją z dużo większym przerażeniem. Eta Carina nie jest niestety widoczna z naszej szerokości geograficznej. Nieco bliżej nas, na tle konstelacji Wężownika, odnajdziemy układ podwójny składający się z czerwonego olbrzyma i białego karła, znany jako RS Ofiuki. Biały karzeł, zasysając materię ze swojego większego sąsiada, ma szansę stać się supernową typu pierwszego. Gwiazdy jak na razie tworzą inne zjawisko, które nazywamy jako gwiazda nowa powrotna. Co kilkanaście, kilkadziesiąt lat dochodzi do eksplozji termojądrowej na powierzchni białego karła. Rozbłyski te wywiewają nagromadzoną materię w przestrzeń i cały proces zaczyna się od nowa.
Astronomowie są jednak przekonani, że prędzej czy później dojdzie w tym układzie do eksplozji supernowej. Orbity gwiazd zawężają się, biały karzeł gromadzi materię coraz szybciej, a jego masa jest bardzo zbliżona do granicy Chandrasekhara, masy krytycznej, po osiągnięciu której biały karzeł eksploduje jako supernowa. Układ ten odnajdziemy w wężowniku niedaleko gwiazdy Ypsilon Ophiuchi. Zazwyczaj nie jest widoczny gołym okiem, ale gdy wybucha jako nowa, może osiągnąć nawet czwartą wielkość gwiazdową. Kolejną interesującą kandydatkę na supernową odnajdziemy na tle konstelacji Wielkiego Psa. Z Ziemi prezentuje się dość niepozornie. VY Canis Majoris jest jedną z największych gwiazd, jakie znamy, ale nie zobaczymy jej gołym okiem. Oddalona jest od nas o 5000 lat świetlnych. To czerwony hiperolbrzym o średnicy prawie 1600 razy większej od Słońca. Umieszczona w Układzie Słonecznym sięgałaby do orbity Saturna. Są jednak jeszcze pewne nieścisłości dotyczące jej rozmiaru, może być nieco mniejsza. Gwiazda ta jest już u kresu swojego życia, wywiewa w przestrzeń ogromne ilości materii. Astronomowie szacują, że pozostało jej około 100 tysięcy lat życia. Następnie eksploduje jako hipernowa, emitując promieniowanie gamma, które wysterylizuje jej kosmiczną okolicę w promieniu kilku lat świetlnych. Na szczęście nam nie zagraża, ale w poszukiwaniu kandydatek na supernowę zbliżamy się coraz bardziej do naszej planety. 1700 lat świetlnych od Ziemi, na tle konstelacji Byka świeci gwiazda 119 Tauri, zwana The Ruby Star, czyli gwiazda rubinowa. To jedna z moich ulubionych gwiazd na nocnym niebie, już dawno urzekła mnie swoim krwisto-czerwonym kolorem. Położona jest blisko ekliptyki, więc czasem zakrywana jest przez Księżyc. Jej czerwona barwa pięknie wtedy kontrastuje ze srebrnym blaskiem Księżyca. Jest jedną z najczerwieńszych gwiazd na niebie, bez problemu odnajdziecie ją gołym okiem. To również czerwony nadolbrzym o masie 15-krotnie większej od Słońca i średnicy 600 razy większej. Klasyczna kandydatka na supernową typu drugiego. Czas odwiedzić Deneba, najjaśniejszą gwiazdę konstelacji Łabędzia, wierzchołek popularnego asteryzmu trójkąta letniego, który tworzy razem z Wegą z Lutni oraz Altairem z Orła. Spośród gwiazd trójkąta świeci na naszym niebie najsłabiej, ale jest to wynikiem dużej odległości, jaka dzieli go od Słońca. W rzeczywistości jest dużo większy i dużo jaśniejszy niż Altair czy Vega. To biały nadolbrzym o masie 20-krotnie większej niż masa Słońca i średnicy 200 razy przekraczającej rozmiary naszej gwiazdy dziennej. Deneb spędził większość swojego życia jako gwiazda ciągu głównego, ale wyczerpał już wodór w swoim jądrze, ochładza się i przekształca w czerwonego olbrzyma, który następnie wybuchnie jako supernowa typu drugiego. Choć nie zanosi się, aby w najbliższej przyszłości doszło do jego eksplozji, to według najnowszych pomiarów znajduje się około 1400 lat świetlnych od nas, lecz odległość ta stopniowo maleje. Słońce w swej drodze wokół centrum Drogi Mlecznej porusza się w kierunku Lutni i Herkulesa. Rozważając potencjalne supernowe, warto mieć na uwadze, do których gwiazd Słońce się zbliża, a od których oddala. Wśród kandydatek na supernową wymienia się jasną gwiazdę z konstelacji Oriona, Rigela. Znajdujemy się już w promieniu mniejszym niż 1000 lat świetlnych od nas. To niebieski nadolbrzym, 80-krotnie większy od Słońca i 20-krotnie masywniejszy. Umieszczony w Układzie Słonecznym sięgałby niemalże do orbity Merkurego, a na ziemskim niebie miałby średnicę prawie 40 stopni. Oczywiście dość szybko by nas usmażył. Na szczęście jest dużo dalej, a przed nim jeszcze dość długi żywot. Astronomowie dają mu kilka milionów lat życia. Betelgeza. Jej chyba przedstawiać nie trzeba. Czerwony nadolbrzym z ramienia Oriona i chyba najbardziej wyczekiwana supernowa. Jest jedną z niewielu gwiazd, której tarczę udało się zobrazować i można stale śledzić przebieg procesów zachodzących w jej fotosferze oraz okolicy. Wybuchnie w ciągu najbliższych 100 tysięcy lat, dając na nieboskłonie niesamowity spektakl. Osiągnie minus 12 wielkość gwiazdową, jasna będzie więc tak jak Księżyc w pełni i widoczna będzie nawet za dnia. Bardziej wnikliwych zapraszam do odcinka o konstelacji Oriona, tutaj na kanale, i flesza, dlaczego jasność Betelgezy spada.
Jej eksplozja nie zakłóciłaby naszej egzystencji, ale bliżej nas są jeszcze inne gwiazdy, które niebawem zakończą swój żywot spektakularną eksplozją. Antares, czerwony nadolbrzym z konstelacji Skorpiona, prawdziwa ozdoba wiosennych nocy i częsty cel astrofotografów próbujących uwiecznić na swoim zdjęciu mgławicę Ro of Yuki. Antares ma podobny wiek, rozmiary i masę, a także znajduje się w podobnej odległości od nas co Betelgeza. Jego tarczę również zobrazowano. Dokonano tego w 2017 roku za pomocą interferometru zainstalowanego przy Very Large Telescope. To najdokładniejszy obraz gwiazdy poza Słońcem, jaki kiedykolwiek uzyskano. Jego żywot zmierza ku końcowi, może być równie widowiskową supernową jak Betelgeza. Ciekawostką dla obserwatorów nieba może być fakt, że Antares nie jest osamotniony. Posiada mniejszego, gorętszego towarzysza, niebieską gwiazdę ciągu głównego, oddaloną od niego na nieboskłonie o około 3 sekundy łuku. To gwiazda piątej wielkości gwiazdowej. Duża różnica w jasności obu składników, a także widoczność nisko nad horyzontem w Polsce utrudnia ich rozdzielenie, ale jest ono możliwe przez teleskopy sześciocalowe i większe. Na wiosennym niebie ciągle pozostajemy, ale wzrok kierujemy teraz w kierunku konstelacji Panny. Tam odnajdziemy błękitno-białą spikę. Z Ziemi wygląda jak jasna, pojedyncza gwiazda, ale to bardzo ciasny układ podwójny, składający się z dwóch większych i jaśniejszych od Słońca gwiazd, oddalony od siebie o zaledwie 18 milionów kilometrów. Krążą wokół siebie tak szybko i tak blisko, że siły pływowe rozciągnęły obie na kształt jajka. Większa z gwiazd ma masę dziesięciokrotnie większą niż Słońce i w przyszłości wybuchnie jako supernowa, ale kto wie, do czego i kiedy może dojść w układzie, w którym oddziaływania są tak intensywne. Najbliższa Ziemi znana kandydatka na supernową znajduje się 154 lata świetlne od nas w kierunku konstelacji Pegaza. IK Pegasi, niepozorna gwiazda szóstej wielkości gwiazdowej, którą odnajdziemy przy pomocy lornetki przy granicy gwiazdozbioru Pegaza z delfinem i liskiem. To układ podwójny składający się z masywnego białego karła oraz białej gwiazdy ciągu głównego, która w przyszłości wyewoluuje do czerwonego olbrzyma. Rozmiar olbrzyma będzie na tyle duży, by biały karzeł mógł zasysać materię z jego zewnętrznych powłok. W konsekwencji osiągnie granicę Chandrasekara i eksploduje jako supernowa typu pierwszego. Jednak zanim cały ten proces się rozpocznie, IK Pegasi może już się znacznie oddalić od Słońca. Poznaliście 10 kandydatek na supernową z naszej okolicy na dzień dzisiejszy, ale za 100, 200, 500 tysięcy czy milion lat możemy znajdować się w otoczeniu zupełnie innych gwiazd. Pewnie teraz zadajecie sobie pytanie, jak blisko musiałoby dojść do eksplozji supernowej, aby mogła ona istotnie zaszkodzić nam i naszej planecie? Oszacowano, że bezpieczna odległość wynosi od około 50 do 100 lat świetlnych, choć wszystko zależy od intensywności zjawiska. W tej odległości od nas nie ma starzejących się nadolbrzymów, ale może być całkiem dużo białych karłów w ciasnych układach. To są małe, słabo świecące gwiazdy, czasem trudne do wykrycia. Supernowa, która wybuchłaby w odległości mniejszej niż 50 lat świetlnych, mogłaby doprowadzić do poważnych konsekwencji na Ziemi, być może nawet do masowego wymierania gatunków. Wysokoenergetyczne promieniowanie rentgena i gamma zniszczyłoby warstwę ozonową, chroniącą nas przed promieniowaniem ultrafioletowym ze Słońca. Dotknięte byłoby także życie oceaniczne. Promieniowanie z eksplozji o nieco większej odległości niż 50 lat świetlnych mogłoby doprowadzić do zmian klimatu i mutacji w życiu na Ziemi. Szansa na eksplozję w tak bliskiej okolicy naszej planety pojawia się raz na 240 milionów lat, ale to tylko matematyczne szacunki. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i bardzo dziękuję patronom projektu. Cześć!